Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już kwiecień, drodzy Państwo, czwarty dzień tego miesiąca, a od 8 rozpocznie się jak zwykle prezentacja filmu w ramach poniedziałkowego cyklu Kino Konesera. Rafał Mościcki, tak jak obiecaliśmy w marcu, jest ponownie z nami. Zaczynamy od i reżysera, i od filmu niezwykle ciekawego. No, jest to, nie ukrywam, postać, do której ja mam osobistą słabość, bo do dziś pamiętam 84 rok i nasze młodzieńcze chodzenie do kina na przegląd. Wtedy można było też w Opolu zobaczyć przegląd filmów największych reżyserów i właśnie obok Bertolucciego Wenders pojawia się ze swoim filmem Paryż, Teksas. Od tego momentu było to zauroczenie. Ale rozmawiamy teraz o reżyserze kina Drogi. Zresztą też i tak, odbywał się taki festiwal, prawda? Tak, to teraz był taki przegląd filmów wendersowskich w dwóch częściach Polski, w zasadzie zrobiony przez Goethe Instytut, przez naszych niemieckich sąsiadów. I on się pojawił dla Polski Północnej, dla Polski Południowej i tam właśnie były te wszystkie filmy pokazane. Amerykański Przyjaciel, Paryż, Teksas, Cudowne Niebo nad Berlinem. Myślę, że to są te rzeczy, które ten Buena Vista Social Club, czyli ten Wenders wędrujący za muzyką. Spotkanie w Palermo. Za wszystkim. Także tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja pamiętam, że mnie bardzo urzekło Niebo nad Berlinem. To był jakiś taki moment, w którym potem nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego Amerykanie zrobili Miasto Aniołów. Żeby wytłumaczyć chyba pewne te rzeczy, które są takiej wrażliwości wendersowskiej. Ja bardzo lubiłem jego kino i przyznam się szczerze, że Million Dollar Hotel potem. Ja bardzo czekałem na takiego Wendersa, jakiego zobaczyłem w filmie Perfect Days. No po prostu odpłynąłem, bo to jest film, który urzeka. I nie bez powodu aktor Kodzi Jakuszo dostaje Złotą Palmę na festiwalu w Cannes za najlepszą rolę aktorską, męską, bo to jest coś cudownego. I ja zdziwiłem się bardzo, jak zobaczyłem, że w nominacjach do Oscarów pojawił się Pokój Nauczycielski jako niemiecki kandydat do Oscara i Perfect Days jako japoński kandydat do Oscara. No bo myśmy wyświetlali ten film w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego przedpremierowo i tutaj nagle się pojawia taka konstelacja. Ale potem zobaczyłem, jak Japończycy przeżywają ten film, jak ten film jest dla nich ważny, jak ten film staje się uniwersalny, piękny i zabiera do takiego z pozoru prostego świata. No bo pokazuje prostego człowieka. Człowieka. Czyściciela toalet. Dosłownie, bo tak to można nazwać. Bo tam nawet na swojej bluzie, uniformie ma napisane, że Tokio, toalety miejskie Tokio. Czyli wydawałoby się, że człowieka, który nie może znaleźć takiej pracy, jakiejś radości życia, jakiejś prostoty życia, nie? Ale to się nam odkrywa. To jest takie szkatułkowe, takie piękne. Też dowiadujemy się o jego historii, dowiadujemy się o jego pasjach, robi zdjęcia. I tutaj bardzo ważna informacja dla wszystkich, bo to jest to niebezpieczeństwo, któremu mogą wszyscy ulec. Chociaż wiem, że dystrybutor chyba wprowadził to takie naprowadzenie, tak? żeby nie wyjść z kina przed końcem. Bo puenta w zasadzie, taka cudowna rzecz, bez spoileru teraz, taka cudowna rzecz, która się pojawia na ekranie, która domyka wszystko, jak klamra, która nam wyjaśnia pewną pasję naszego bohatera, pojawia się dokładnie na końcu, tak jak w filmach Marvela. Więc myślę, że warto doczekać, warto się wczuć też w ostatnią muzykę, wrócimy na pewno do kaset magnetofonowych, do analogowych rzeczy, do aparatu fotograficznego. Zobaczymy też cuda techniki, toalety, które na zewnątrz są przeźroczyste, czyli jak patrzymy na toaletę, która jest pusta, to widzimy szkło, które prześwituje. W momencie, kiedy się zamyka klamkę, to szkło matowieje, robi się na przykład przybiera kolory czerwony, ale już nie prześwitujący. I tutaj w zasadzie można by mnożyć, tych smaczków jest bardzo, bardzo dużo. Ten rytuał dnia, to wszystko jest piękne. No i smaczkiem jest to, bo powiedzieliśmy i celowo opuściłem ten tytuł o Wendersie jako podróżniku przez cały świat, o który sam wspomniałeś, dlatego, że on wraca do Tokio, co prawda zrobił film dokumentalny. Tak. O Tokio, ale wraca niemalże, no, jak to się mówi, do jądra ciemności. No to ja powiem tak, że jak dla mnie właśnie Tokioga, to jest 85 bodajże rok, jak zobaczyłem Tokiogę, to Tokioga mnie po prostu strasznie, że tak powiem, urzekła. Ja mogę powiedzieć, że Tokio, moja miłość, zaczęła się właśnie od Tokiogi. Mhm. Mimo tego, że wcześniej znałem Yasushiro Ozu, który tam się pojawia, bo tam jest spotkanie z operatorem Yasushiro Ozu, który prowadził zawsze tą narrację z punktu widzenia człowieka siedzącego na mapie, ma się takie wrażenie, że ten Wenders staje się taki japoński, że on czuje to wszystko, że on zasiada w tej Japonii. Więc myślę, że to się wiąże z tym, że jego przygoda z Japonią nie jest przypadkowa. Że w tym świecie
potrafi odnaleźć prostotę w tym świecie, który nam się może wydawać taki mocno ztechnicyzowany, mocno przebodźcowany, a to właśnie w tym świecie Wenders roztacza swoją historię, która się zaczyna od dźwięku zamiatanej ulicy przez staruszkę i ten dźwięk się powtarza i jak gdyby my nabieramy tego rytmu i nabieramy tego piękna dnia. The Perfect Days to naprawdę jest i naprawdę w nas może odżyć. No, on jeszcze w 2016 roku stworzył ten film Piękne Dni. Był też taki film, prawda? The Beautiful Days. Więc to gdzieś to jest. A dwa, mam wrażenie, może pokuszę się o zbyt daleko idącą interpretację, że trochę w tym bohaterze, w tej roli Koji Yakusho, jest trochę Wendersa. Ja mam wrażenie takie charakterologicznej, gdzieś jak czytałem opracowania o Wendersie, przyglądałem mu się jako reżyserowi, no to mam wrażenie, że na pewno tak, trochę taka... ukrył w tym bohaterze siebie. I myślę, że trochę też nas wszystkich, bo myślę, że my się też możemy jak gdyby tego bohatera schować, bo tam on odkrywa dużo fajnych rzeczy. Tam, ja nie będę zdradzał, nie będę spoilerował, ale tam są świetne przygody w samej toalecie, świetne w znajdowaniu rzeczy, które tam się pojawiają. Tam się pojawia dużo takich rytuałów, które są ważne i myślę, że też same historie rodzinne, z taką jaką intymnością są tam zrobione, to myślę, że gdzieś tam każdego z nas... I wydaje mi się, że Wim Wenders zrobi tak film trochę przez siebie, nie? Ale jednocześnie to trzeba być do bólu japońskim, żeby tam się w tym wszystkim odnaleźć i zrobić film uniwersalny, który będzie fascynował ludzi na całym świecie. Tak, no bo jednak cały czas myślenie Europejczyka o Japonii i odwrotnie, to są dwa zupełnie inne strumienie, prawda? Dopiero w styczności z tą kulturą wielu z nas Europejczyków Dokładnie. Zmienia kompletnie swoją też narrację życiową. No i mamy trochę filmów japońskich reżyserów, bo i Monster, teraz Hirokazu Koredy, wcześniej Drive My Car, Ryusuke Hamaguchiego. Ryusuke Hamaguchi, to nie jest tak, że już jesteśmy tylko skazani na tego Kurosawę i Ozu, nie? Czyli na to kino japońskie, takie surowe. Chociaż to kijska opowieść nie była taką opowieścią surową, tylko była bardzo, bardzo ciepłą. Więc mi się wydaje, że to jest to, nie? A jeszcze dla młodych ludzi, którzy fascynują się Japonią, no to może być niesamowita przygoda, nie? Może być niesamowita przygoda, bo można będzie zajrzeć tam, gdzie właśnie można mieć takie wrażenie, jak powiedziałeś, że dając tą nagrodę aktorską, to też potroszę Cannes postanowił dać nagrodę Wendersowi. Wendersowi nie dlatego, żeby coś dostał, tylko dlatego, że on dużo musiał popracować nad tym, żebyśmy tak tego bohatera zobaczyli. No a skoro Rafał wspomniał o nagrodach, to mam nadzieję, że i Państwo otrzymają nagrody za poprawne odpowiedzi na pytanie tradycyjnie naszego gościa, więc proszę teraz skupić swoją uwagę, a pytanie brzmi... No właśnie, Wim Wenders, tutaj szperamy w jego biografii, nakręcił dokument, o którym rozmawialiśmy, dokument, który ma swoją lokalizację w Japonii. No i tutaj podpowiedzią może być to, że jest to pewne miasto, a chodzi nam o tytuł tego dokumentu, tytuł tego filmu dokumentalnego, który właśnie został nakręcony przez Wendersa w Japonii. No to trudne nie będzie, bo o tym opowiadaliśmy, więc myślę, że Państwo sobie z tym poradzą, przesyłając odpowiedzi pod adres. Czas na seans, na małpa, czas na opole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi, jak zwykle, nagradzamy upominkami od sieci Kin Helios. No i to jest dobry początek miesiąca z kinem Konesera, tak na koniec prawda? No genialne mamy kino Konesera w tym roku w ogóle. Te filmy to po prostu to jest coś niesamowitego. Warto oglądać, warto śledzić, bo potem też jest tak, że co należy podkreślić, że te filmy zostają z nami po kinie Konesera i dlatego, że Państwo oglądacie tak często kino Konesera i to kino Konesera jest czymś bardzo ważnym na mapie miasta Opola na pewno. I co poniedziałek, to jest też fajne ten cykl, o czym mówimy, że ten poniedziałek możemy sobie zawsze zarezerwować, jak nie w jednym kinie, to w drugim. No i co ważne, to jest już też cykl, który wyrobił sobie markę, wyrobił też sobie stałych widzów. To jest też istotne i ważne, że jednak gdzieś poszukujemy nie tylko tej głównej nici, tego głównego nurtu mainstreamowego, tego kina, ale wyszukujemy, zwłaszcza teraz zawsze mówię po tym okresie oscarowym, czekamy na te takie najlepsze filmy, najlepsze smaczki, prawda? I potem okazuje się, że te filmy przyciągają też więcej widzów niż nawet te mainstreamowe filmy. I przypomnę, że przy Perfect Days wytrzymujemy do końca, zostajemy na sali, jak się zaczynają napisy, dajmy się ponieść tym dźwiękom, które są,
bo czeka nas niespodzianka. Niespodzianka w poniedziałek w dwóch kinowych salach na cykl Kino Konesera. Zapraszam Państwa, Rafał Mościcki. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. A my spotkamy się jak zwykle za tydzień w czwartek.